No przegrywamy mecz 2-1, na pewno kolejny mecz na wyjeździe, w ogóle nie idą nam te mecze na wyjazdach, już kombinujemy, zmieniamy, zamieniamy i proces treningowy i też tą logistykę, jak wyjeżdżać, jak to wszystko ułożyć, żeby w końcu przełamać tą fatalną serię meczów na wyjeździe z niewygraną. I tutaj też taki plan mieliśmy, też wiele rzeczy pozmienialiśmy, żeby było lepiej. No ale źle zaczęliśmy, może złe słowo, źle zaczęliśmy, bo mieliśmy sytuację bardzo dobrą w pierwszej połowie, no ale nie wykorzystaliśmy, no i później dostaliśmy jedną bramkę po uderzeniu z dalszej odległości, później drugą, gdzie wydaje się, że zawodnik pod kontrolą dwóch naszych zawodników pozwala się odwrócić w polu karnym, uderza po długim rogu i wpada bramka. 2-0 przegrywamy, musieliśmy zareagować w szatni, bo tak nie mogło być i tak nie może to wyglądać i wprowadziliśmy trzy zmiany, które na pewno napędziły nasze działania, szczególnie te w ofensywie spowodowały, że zaczęliśmy grać agresywnie, jeśli chodzi o odebranie piłki, o grę w kontakcie i przyszły tego efekty i zaczęliśmy stwarzać sytuacje, o które nam chodziło, przyspieszać te ataki. No ale zamieniliśmy tylko te ataki na jedną bramkę po rzucie karnym. Tomek Mikołajczak zdobył tą bramkę. Na pewno gdzieś tam brakowało takiej, nazwijmy to, jakości w tym polu karnym, czy to przy uderzeniu, czy przy tej sytuacji Antka Prałata, gdzie musi się spodziewać i musi dobrze wykończyć tą akcję. No i na pewno zabieramy sobie szansę na wyrównanie. Ostatnia sytuacja, mamy bardzo dobry punkt, z którego można uderzyć przed światło bramki, no i go fatalnie wykonujemy i tracimy szansę, kończy się mecz. No na pewno jest, ja jak i cała drużyna jesteśmy bardzo źli na tą sytuację, no nie będę używał tutaj niecenzuralnych słów, ale no musimy działać, musimy zareagować w taki sposób. Przede wszystkim więcej musimy wymagać od tych doświadczonych zawodników, którzy mają wiele przeżytych emocji na i doświadczeń na tych boiskach profesjonalnej piłki, no i od nich wymagać. I tutaj na pewno będę z nimi rozmawiał, bo musimy więcej tej takiej jakości piłkarskiej, wyrachowania, mądrości wykazywać i trzeba, no mówię, wszystko robić, żeby zacząć wygrywać, no bo ta statystyka, no nie użyję tutaj niecenzuralnych słów, ale jest zła, jestem na nią no zły i mówię, kombinujemy, zmieniamy, zamieniamy, ale nie wychodzi to i kolejny mecz na wyjeździe przegrywamy. Wiara, nadzieja. I nie może ona umrzeć. Dziękuję.